Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest sobota, 26 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, w kolejnych wersetach 5 rozdziału listu świętego Jakuba Apostoła są bardzo konkretne wskazania, jak zachować się w różnych konkretnych sytuacjach życiowych. Albo inaczej, każda sytuacja życiowa jest dla chrześcijanina taką okazją do tego, sposobnością, żeby zwrócić się do Pana Boga w ufnej modlitwie. I w dzisiejszym pierwszym czytaniu święty Jakub mówi o tym, że jeżeli spotka kogoś z Was nieszczęście, to niech się modli. Jeśli na przykład ogarnie go jakiś duch radości, jakieś radosne usposobienie, to niech śpiewa hymny, niech też wychwala Pana Boga. Jeśli na przykład ktoś choruje, niech sprowadzi kapłanów kościoła, żeby przyszedł i modlił się nad tą osobą, żeby również udzielał sakramentu namaszczenia chorych. I święty Jakub mówi również, że wielką moc ma wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jako przykład stawia tutaj Eliasza, który modlił się o to, żeby nie padał deszcz i rzeczywiście przez 3 lata i 6 miesięcy deszcz nie padał. A później, kiedy znów się pomodlił, to Pan otworzył niebiosa i spadł deszcz, który urzeźnił ziemię. I myślę, kochani, że kiedy prosimy kogoś, o kim wiemy, że jest blisko Pana Boga, o modlitwę, to chyba uzasadnienie tej naszej prośby znajdujemy właśnie w tym dzisiejszym tekście Pisma Świętego. Kiedy znasz kogoś, kto wiesz o tym, że jest blisko sercem Pana Boga, to proś Go o modlitwę. Kiedy chorujesz, to zaproś kapłana, żeby udzielił Ci sakramentu namaszczenia chorych. Nie jest to ostatnie namaszczenie. Ja przyjmowałem ten sakrament wielokrotnie i zobaczcie, żyję. Jest to sakrament, w którym Pan Bóg chce umocnić Cię w cierpieniu, w trudnościach. Chce dać Ci otuchę, ale również chce Ci dać łaskę przebaczenia grzechów. Owocem tego sakramentu namaszczenia chorych są zarówno korzyści duchowe, jak i fizyczne. Duchowe, bo jesteś bliżej Pana Boga, bo jednoczysz się w tym cierpieniu z Panem, ale również doznajesz uzdrowienia. Pan Bóg chce uzdrowić całego człowieka, nie tylko jego ciało, nie tylko jego ducha, ale duszę i ciało. Dzisiaj również w tym liście wspomniane jest o tym, aby nawzajem wyznawać sobie grzechy. Był to taki wstęp liturgiczny, zanim chrześcijanie mieli uczestniczyć w modlitwie, najpierw przepraszali się nawzajem. Najpierw wyznawali swoje grzechy i przyznawali się do swoich błędów. Czasem w niektórych liturgiach również, choćby i ruchu Światło Życie, tak jest, że istnieją takie nabożeństwa pokutne, kiedy jeden do drugiego podchodzi, podaje rękę i mówi przepraszam, patrzą sobie głęboko w oczy, czasem się ściskają, czasem są łzy, bo mają jakąś trudną przeszłość, a jednak Pan Bóg chce, żebyśmy zanim staniemy przed Nim z czystym sercem, byśmy najpierw pojednali się z naszymi braćmi i siostrami. I dlatego o tym mowa jest w tym dzisiejszym liście świętego Jakuba. Również w tym dzisiejszym liście możemy przeczytać, jak ogromnie ważne jest, abyśmy zabiegali o zbawienie innych, abyśmy dbali o ich nawrócenie. Jeśli ktoś by odszedł od drogi prawdy, to ten, który sprowadza człowieka z powrotem do wspólnoty wierzących, ktoś, kto porzuca swoje dawne grzeszne postępowanie, okazuje się, że Pan Bóg wybawi jego duszę od śmierci i zakryje wszystkie jego liczne grzechy. Po prostu jest to bardzo ważne, aby wybawić duszę tego grzesznego człowieka od śmierci, wyciągnąć go ze szponów szatana i żeby wszystkie jego liczne grzechy były odpuszczone. Żebyśmy dbali nie tylko o własne zbawienie, ale również o zbawienie innych, bo przecież chcemy wszyscy być przed obliczem Pana tam w niebie. Na zakończenie, kochani, wraz z Maryją pomódlmy się o pokój na całym świecie, szczególnie o pokój na Ukrainie. Pewnie oglądacie te wszystkie wiadomości, które przychodzą do nas z tamtej strony i pewnie każdy z nas, kiedy obserwuje i patrzy na to wszystko, to łzy same napływają do oczu. Chcielibyśmy pomóc tym ludziom, ale gdzieś tam są i ograniczenia. Natomiast jeśli chodzi o modlitwę, modlitwa nasza nie ma żadnych granic. Módlmy się za Ukraińców, módlmy się za Rosjan, módlmy się, aby bracia nie wybijali siebie nawzajem, żebyśmy żyli w zgodzie i miłości, tak jak chce tego Pan Bóg. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.